Bluesman stanął na Chłodnej latem 2018 roku. Naturalnej wielkości figura błyskawicznie stała się atrakcją turystyczną i zyskała sympatię przyjezdnych i mieszkańców miasta. Najwyraźniej jednak nie wszystkich. Najpierw notorycznie ginęły struny gitary trzymanej przez bluesmana. Rzeźba była naprawiana, ale upór wandali był większy. Skończyło się tym, że instrument pozostał bez strun. Teraz nieustaleni wandale posunęli się dalej. Gitara straciła gryf. Trudno ocenić, czy fragment dzieła białostockiego metaloplastyka Janusza Tałucia został odcięty czy odłamany, ale efekt jest jaki jest. Policja prowadzi postępowanie mające na celu ustalenie sprawcy lub sprawców. Miejmy nadzieję, że poniosą strogą karę i koszty naprawy odlewu.